Dobry wieczór, dobry wieczór. W tej chwili powinniście mnie chyba słyszeć, zaraz również mnie zobaczycie i w tej chwili powinniście mnie również widzieć. Dajcie znać, czy, czy faktycznie tak jest. Ja nazywam się Krzysiek. Wy jesteście na Facebooku Kodili lub na kanale YouTubeowym Kodili, jeżeli nie oglądacie tego na żywo. A dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, dlaczego warto uczyć się przez internet. Trochę o nauce online, trochę o tym dlaczego taka nauka, dlaczego taka nauka w takiej formie jest, jest jak naj no, jakby to określić, jest najlepszym rozwiązaniem obecnie. No, obecnie tak naprawdę jedynym. Okej, okay, widać i słychać, widać i słychać. Widzę Natalia i Wojciech Cześć. Witam Was serdecznie. Słuchajcie, napiszcie, napiszcie skąd dzisiaj, dzisiaj mnie oglądacie, bo ostatnio się nad tym zastanawiałem, że sporo osób ogląda z różnych części Polski, ale nie tylko. Na no to, no to wygląda. I czy u Was dzisiaj też tak ładna pogoda jak we Wrocławiu? Dobra, słuchajcie, przejdźmy do planu naszego dzisiejszego webinaru. Zaczniemy od wprowadzenia, to jest taki standardowy, standardowy element, w którym ja przedstawiam kodille dla tych z was, którzy tutaj są po raz pierwszy, pierwszy raz mają z nami kontakt. Potem troszkę chciałbym zacząć od takiej drugiej strony medalu, czyli chciałbym opowiedzieć o tym, jakie są najczęstsze zarzuty do nauki online. Trochę też będę prawdopodobnie na te zarzuty od razu odpowiadał. Potem powiem wam, jak powinien wyglądać dobry kurs online. To jest dość ciekawy element, dlatego że zebrałem takie najczęstsze badania na temat, na temat nauki online. I, I na podstawie tych badań, tych badań będę wam mówił, jakie elementy taki dobry kurs online powinien mieć, żeby się wam najlepiej uczyło. No i potem oczywiście zalety nauki online, mam dla was też dziś kod rabatowy i na końcu pytania i odpowiedzi tak jak zwykle, czyli będę starał się odpowiadać na, na pytania które, które mi będziecie zadawać a ja cały czas jak zerkam w tą stronę to zerkam na na, wasz, na czat gdzie, gdzie, gdzie mi zadajecie pytania, czy piszecie właśnie widzę, że Szczecin Suwałki, Olsztyn, Bielsko-Biała Wiedeń no proszę kawałek Słuchajcie, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i zacznijmy już może od razu o najpierw o Codili, a potem już bezpośrednio do nauki online. Okej. Okay. Po pierwsze, e, przedstawiamy się, czyli Kodilla jest to najchętniej wybierana szkoła programowania według Instytutu Badań Rynku i Opinii DRB Polonia. Uczymy od zera, krok po kroku e, na pięciu ścieżkach web developer, Java developer, frontend, React, tester automatyzujący oraz Python developer. E, całkiem niedawno uruchomiliśmy e, szkolenia Pro, które możecie zobaczyć na naszej stronie. Dzisiaj, e, oczywiście, kod rabatowy będzie troszkę nawiązywał do tych szkoleń Pro. E, też te szkolenia pozwalają na rozszerzenie podstawowych bootcampów o dodatkowe umiejętności, dodatkowe zdolności, więc zachęcam do zapoznania się z tą ofertą. Co istotne, wszystkie nasze, na wszystkich naszych bootcampach oferujemy Opiekę i pomoc mentorów. O tych mentorach dzisiaj będzie też sporo, dlatego że nauka online jest powiązana oczywiście z nauczycielami, więc będziemy o tym sporo rozmawiać. Nasi mentorzy to są praktykujący, programiści, którzy na co dzień pracują, w, pracują po prostu w branży no i przekładają swoją wiedzę. Praktyczną na naukę Was na bootcampach. Wszystkie bootcampy są zdalnie przez internet, zawsze takie były, dlatego w sumie też trochę ten dzisiejszy temat, temat webinaru, no bo chciałem powiedzieć, skąd, jak zostały te bootcampy zaprojektowane tak, żeby odpowiadały pewnym zasadom, które, które w nauce online zostały przebadane, że są najbardziej nie. Efektywne, efektywne. Ok, oprócz tego test predyspozycji, doradztwo zawodowe i wyzwania. Trzy rzeczy, o których często wspominam na samym starcie, do których Was wszystkich serdecznie zachęcam. Test predyspozycji, zobaczycie na kodillacom test. Tam możecie wypełnić, to jest w zasadzie 20-25 minut wypełniania, żeby zobaczyć, dostajecie od razu od nas feedback i możecie zobaczyć, czy to programowanie, czy to, czy to jest ta, ten kierunek, w którym byście chcieli iść. Oprócz tego doradztwo zawodowe, czyli kodilla.com. Slash doradztwo, tam możecie się umówić na rozmowę z naszym doradcą zawodowym. No i tu już będzie taka rozmowa bardziej one-on-one, -on -one, gdzie, gdzie będziecie mogli mogli przedstawić swoją sytuację i wtedy doradca Wam podpowie, co wybrać, który bootcamp, może który język, którą technologię. My staramy się stawiać na to, na to właśnie one-on-one, -on -one, gdzie, gdzie bezpośrednio może, możecie się kontaktować z jakąś osobą, i on ona może odpowiedzieć na wasze, na wasze problemy czy pytania. Oprócz tego, wyzwania, czyli nasze darmowe kursy, które możecie, możecie sprawdzić pod kodillacom slash free. Tam znajdziecie, znajdziecie darmowe kursy, które tak naprawdę nic Was nie kosztuje, po prostu zapisujecie się, możecie spróbować swoich sił w różnych językach, w różnych technologiach. Dlatego bardzo serdecznie do tego zachęcam. No i na sam koniec program Gwarancja Pracy, który. Jest możliwy do dobrania do naszych najdłuższych bootcampów, czyli Web Developer Plus, Java Developer Plus. Do tych dwóch możecie dobrać program gwarancji pracy, który narzuca pewne obowiązki na nas, pewne obowiązki na Was, ale tak na dobrą sprawę na samym końcu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby pomóc Wam znaleźć pracę, jeżeli tej pracy nie znajdziecie do 6 miesięcy. Od zakończenia tych bootcampów, to wszystkie, wszystkie koszty, które ponieśliście na rzecz bootcampu, zostają wam zwrócone. I to, to tyle, jeżeli chodzi o przedstawienie, przedstawienie nas. Patrzę patrzę, pytanie Adam się pyta, czy bardzo się spóźniłem. Nie, nie bardzo się spóźniłeś, ale witamy serdecznie. Już na tym etapie jakbyś chciał zobaczyć od samego początku, to jutro oczywiście jutro oczywiście będzie ten webinar dostępny na YouTubie. Ja zresztą są takie dwa pytania, które najczęściej są zadawane na samym starcie, czyli czy ten webinar będzie dostępny kiedyś później? My zawsze te webinary nagrywamy, wrzucamy na naszego YouTuba, więc na youtube.com/kodilla.com tam z Znajdziecie wszystkie nasze webinary, ale oczywiście też poza webinarami sporo innych treści, więc zachęcam do zapoznania się. No i drugie pytanie: jak długo będzie trwał webinar? Dzisiejszy webinar będzie odrobinę krótszy niż, niż nasze zwyczajowe 45 minut, ale oczywiście po tych powiedzmy 30-35 minutach będzie czas na to, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania, więc bardzo mocno to wszystko zależy od tego, ile, ile pytań mi zadacie, jak długo będzie trwał ten webinar. Mamy przewidzianą godzinę mniej więcej dźwięk się nakłada to dajcie znać czy komuś jeszcze oprócz radka dźwięk się nakłada bo wydaje mi się że, wydaje mi się, że powinno wszystko w miarę normalnie brzmieć I jeżeli będzie jeżeli dostanę info że wszystko jest w porządku to może przejdę od razu dalej albo przejdę i poczekam najwyżej najwyżej będziemy kombinować się w trakcie Dobra, dostałem info, że nic się nie nakłada, wszystko działa, więc Radek sprawdź u siebie może, czy, czy nie masz dwóch streamów odpalonych. Dobra, zacznijmy od takich najczęstszych zarzutów, jeżeli chodzi o naukę online. Jakie jest takie najczęstsze wątpliwości ludzi, którzy którzy, którzy no, po raz pierwszy się stykają z nauką online. Chociaż ona już od jakiegoś, czasu, od jakiegoś czasu funkcjonuje tak w takiej świadomości, powiedziałbym, masowej. Do tego stopnia, że będę mówił, że jedno z pierwszych badań, na które trafiłem dotyczących nauki online, to jest z 2001 roku, więc już prawie 20 lat. No, ale jakby, jakby na to nie spojrzeć, teraz dużo osób po raz pierwszy będzie się spotykało z nauką online ze względu na całą sytuację, jaką, jaką mamy. No, Pierwszy, taka pierwsza wątpliwość to oczywiście taka wątpliwość tradycyjna, jeżeli chodzi o nową technologię, czyli tradycyjne metody nauki są najlepsze, dlatego że istnieją od wielu lat, no i były oczywiście dopracowywane, były przez przez te setki lat, czy w zasadzie dziesiątki w tej chwili, jeżeli mówimy o tej najnowszej edukacji były dopracowywane. Otóż no nie do końca. I już w 1984 roku amerykański psycholog i pedagog Benjamin Bloom dowiódł tego, że, że tak naprawdę nauka taka offline'owa, nauka w klasie jest bardzo mało efektywna. Po pierwsze dlatego, że tak jak, tak jak widzicie tutaj na tym cytacie, nie ma sensu oczekiwać od wszystkich uczących się, że będą uczyć się w tym samym tempie. I problem polega na tym, że w momencie jak macie jakąś grupę uczącą się i przechodzicie od pierwszego tematu, który jest jakąś podstawą do tego. Programowanie jest świetnym przykładem. Macie podstawy na samym starcie. Jeżeli nie opanujecie tych podstaw... To jeżeli przechodzicie do następnych, następnych tematów, to wasze, wasze doświadczenie, wasza wiedza stoi na takich dość chwiejnych fundamentach. No i oczywiście Benjamin Bloom od razu, od razu to zauważył, badając parę grup w, w tym 1984 roku. No i zaproponował takie rozwiązanie już w trakcie, w trakcie badania. Można zobaczyć, że przy takim standardowym, standardowej nauce, no to ta krzywa nauki jest taka, że 50% wiadomo, 50% będzie poniżej, e, poniżej e, średniej umiejętności, 50% będzie nad, ale jeżeli wprowadzimy na przykład Mastery Learning, który, który polegał na tym, że e, po każdym module zakończonym e, Studenci, wszyscy uczniowie muszą zaliczyć test, który będzie przynajmniej na 90%, czyli że znają dany, dany temat i dopiero wtedy przechodzimy do następnego modułu. No to nagle się okazuje, że ta skuteczność uczenia się wzrasta. Ale jak zobaczycie tutaj na tym wykresie, następny, następny poziom to jest tutorial. Tutorial to jest, to jest taka nauka jeden na jeden, czyli jeżeli macie bezpośrednio nauczyciela, który Was, który was uczy, to wtedy najszybciej tak naprawdę, no i najwięcej zapamiętujecie z tej nauki. E, dlatego e, ta standardowe podejście, czyli klasa, jeden nauczyciel, 30 uczniów, w takim standardowym, e, rozumianym, tak jak, tak jak w szkołach, w podstawówkach czy w liceach, e, w, taki, w takim formacie, e, jest dość mało efektywna w stosunku do, e, do takiego mentoringu czyli takiego, do takiej nauki jeden do jednego. E, Okej. Okay. Ok, wszystko słychać, rozumiem, że to jeszcze komentarze odnośnie tego pogłosu. Co pewien czas zaglądam, więc jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to od razu piszcie, ja postaram się odpowiedzieć w tym momencie, którego dotyczy, dotyczy właśnie, właśnie ten, to, o czym będę mówił w tej chwili. No i następne, następny, następna taka wątpliwość, że w trybie online da się oszukiwać system, no i trudniej się zmotywować ucząc online. To są, to są takie dwie rzeczy, które moim zdaniem odpowiedzią na to jest dokładnie to samo czyli Trzeba sobie odpowiedzieć, po co się uczymy. To jest jedna z takich pierwszych rzeczy, niezależnie od tego, w jaki sposób zdecydujecie się uczyć czegokolwiek, to ja w zeszłym tygodniu mówiłem o efektywnej nauce, to jest jedna z pierwszych takich rzeczy, którą trzeba sobie określić: motywację. Jeżeli robimy to po prostu for fun dla zabawy, no to oczywiście trudniej nam się zmotywować, trudniej nam usiąść do czegoś. Ale jeżeli robimy to na przykład z takich pobudek, z jakich większość naszych większość naszych kursantów to robi, czyli żeby się przebranżyć, żeby zostać programistami, no to już mają taki jasno określony cel. I tutaj, no to pierwsze, to pierwsze, w trybie online da się oszukiwać system. I faktycznie jest tak, że w wielu systemach nauki online możecie zrobić tak, że cały czas klikając dalej, puszczając to wideo, żeby sobie leciało, możecie oszukać system. Natomiast, jeżeli wprowadzicie jedną z takich technik, jeżeli zostanie wprowadzona na platformie, na której się uczycie jedna z takich technik, o których za sekundę będę mówił, czyli na przykład sprawdzanie waszej wiedzy w trakcie nauki, no to już jest. Znacznie ciężej to zrobić, jeżeli chodzi o oszustwo, a z drugiej strony, jeżeli płacicie za coś, żeby zacząć się czegoś uczyć, i jeżeli faktycznie chcecie się tego nauczyć, to to oszukiwanie nie ma sensu, niezależnie od tego, czy to jest online, czy to nie jest online. No i tak samo z motywacją. Motywacja to jest coś, co, jeżeli chodzi o naukę, coś o czym chyba wydaje mi się, że we wrześniu zrobiliśmy cały, cały webinar, jak się, jak się zmotywować do tego, żeby, żeby się uczyć, no bo to jest ciężki temat, szczególnie szczególnie po tym pierwszym, pierwszej krzywej, gdzie tam bardzo szybko się na przez pierwsze 2-3 tygodnie nauki programowania zdobywa się tą wiedzę i widzi wyniki, no to potem jest, nadchodzi ten kryzys, no i tam walczy się, trochę z, walczy się trochę z tym brakiem motywacji, więc ja was odsyłam do tego webinaru z września o kryzysie w nauce z Natalią, gdzie właśnie poruszaliśmy ten temat. I następny problem. To jest problem, z którym się bardzo często, bardzo często zderzają osoby, które chcą się nauczyć jakiegoś tematu, który jest bardzo popularny. Programowanie nadal jest dobrym przykładem, jeżeli o to chodzi. Problem z nauką online jest taki, że materiałów jest po prostu bardzo, bardzo dużo obecnie. I no macie do nich łatwy dostęp, więc jeżeli mówicie po angielsku, jeszcze, to już w ogóle materiałów jest zatrzęsienie. I tutaj jest parę takich parę takich podproblemów pod tym, czyli po pierwsze, materiałów jest za dużo i ciężko jest osobie dopiero zaczynającej się uczyć e, określić e, czy materiał jest dobrej jakości czy niedobrej jakości, dlatego że ona nie wie po prostu jak powinno wyglądać, jak powinien wyglądać dany materiał. Dopiero po jakimś czasie orientuje się czy ten kurs, ten, ten materiał jest przygotowany przez kogoś, kto faktycznie zna się na tym, co robi. Po drugie, materiałów jest za dużo, więc często jest tak, że osoby początkujące, szczególnie jeżeli na przykład w naszym przypadku, w przypadku programowania, jeżeli takie osoby stwierdzają, OK, chcę zostać programistą, ale. Nie mam zielonego pojęcia, jaki język chcę wybrać. Nie wiem, co bym tak naprawdę chciał, czy chciała robić. No to nagle się okazuje, że tych wyborów jest tak dużo do podjęcia, że to może po prostu na starcie przytłoczyć. Rozwiązaniem na to jest po prostu wybór jakiejś ścieżki, która została zaprojektowana i którą już ktoś przeszedł i możecie zobaczyć, jak wygląda wynik po przejściu takiej ścieżki. Dlatego my też często mówimy o tym, jak się nas pytacie, od czego zacząć, to ja często na webinarach wspominam, że można zacząć od materiałów darmowych jak najbardziej. Natomiast ja potem bym się zdecydował po prostu na jakiś kurs, który został przygotowany i w którym ktoś poświęcił naprawdę dużo czasu na to, żeby, żeby tą ścieżkę przygotować dla Ciebie i żeby te materiały też poukładać w pewnej kolejności. Okej, okay, dobra. Czy ja coś, czy, czy coś, coś mogę odpowiedzieć na jakieś pytanie? Nie, nie pojawiają się pytania, ale spoko. To w takim razie, jeżeli się nie pojawiają pytania na tym etapie, to przejdźmy od razu do tego, jak powinien wyglądać dobry kurs online. Jest chyba dwa takie główne TED Talki na temat, na temat kursów online i uczenia online, które polecam, możecie zobaczyć, to jest paręnaście minut, bardzo ciekawe oba, ale ten główny to jest The Era of Online Learning i tam jest ciekawa jakby autor się zastanawia nad bada, bada, jakie rzeczy powinny kursy mieć, żeby jakby zwiększać naszą zwiększać nasze prawdopodobieństwo nauczenia się materiału. I powiem wam, że to jest jedno źródło, które tak na szybko można sprawdzić, ale oprócz tego, tak jak mówiłem na samym początku, każdy z tych punktów to nie jest tak, że ja go sobie tam wziąłem z kosmosu, usiadłem i wymyśliłem, że tak powinno być, tylko, tylko jest bardzo Dużo badań na ten temat. Możecie zobaczyć w Google Scholar, tam najwcześniejsze badanie, jeżeli chodzi o online learning, to jest 2001 rok. Jest też takie dość duże badanie z 2015 roku dotyczące kursów online MBA, które to szczególnie ten czwarty, czwarty i piąty, piąty punkt, to, to, jest, to są odpowiedzi na, na zawarte w tym, w tym badaniu. No i tak, pierwsze Tempo dobrego kursu online, tempo dostosowuje, w dobrym kursie online, tempo dostosowuje się do studenta. To oznacza, że jeżeli, tak jak, tak jak mówiłem przy w przypadku Benjamin'a Bluma, to co już zostało jakby, zostało przebadane w 1984 roku, no to teraz to wprowadzamy w praktykę, czyli. Nie każdy z nas uczy się w tym samym tempie. I na przykładzie naszych bootcampów my jak najbardziej to rozumiemy, dlatego jest tak, że co tydzień otwiera się nowy moduł w bootcampach, i my przewidujemy, że powinniście na ten moduł poświęcić, w zależności od bootcampu, między 15 a 25 godzin, ale są, 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 są osoby, które przelecą przez niektóre moduły, na przykład w 6 godzin, a są osoby, które będą potrzebowały i 40 godzin na, na każdy moduł. To nie jest. Jest tak, że, że powinniście się równać do innych osób, dlatego że każdy z nas ma. O, to nie jest wielkie odkrycie, ale każdy z nas jest, z nas jest unikalny pod wieloma względami, więc inaczej się, też, inaczej się też uczy. Następnym punktem są prawdziwe problemy, czyli w ramach kursów online czy w ramach nauki online, dobrze jest, żeby żeby faktycznie rzeczy, nad którymi się których się uczycia, żeby to nie były totalnie abstrakcyjne rzeczy, tylko żeby, żeby te, te rzeczy, których się uczycie, możecie, żebyście mogli je zastosować na prawdziwych zadaniach, prawdziwych problemach. I tu ponownie muszę wrócić do bootcampów, jeżeli jeżeli wybierzecie na przykład Web Developer Plus, to tam są trzy projekty. I oprócz tego, że oczywiście w ramach każdego modułu macie projekt, w ramach każdego modułu robicie jakąś faktyczną rzecz, na przykład na początku web dewelopera robicie stronę internetową, no to tutaj oprócz tego macie pra, prawdziwe projekty, które, które rozwiązujecie w ramach bootcampu. Następny, następny punkt to podział na moduły, czyli taki podział na podział całego tego materiału na krótsze części. To ma Parę zastosowań, tak na dobrą sprawę. Po pierwsze, badania wskazują, że jeżeli dzielimy coś w nauce, jeżeli dzielimy, um, dzielimy naukę na mniejsze części, to po zakończeniu każdego, każdej części czujemy satysfakcję z tego, że ją zakończyliśmy, więc bardziej nam się chce uczyć dalej, więc to jest taki psychologiczny aspekt. Po drugie, podział na moduły pozwala nam określić, um, przewidzieć, jak długo będzie trwała na nauka. No i też zapobiega pewnemu Oszukiwaniu, jeżeli, jeżeli chcielibyśmy, popatrzymy na jakieś kursy, które robicie po prostu po to, żeby dostać certyfikat. No to taki podział na moduły usprawnia, usprawnia te parę rzeczy. Następną rzeczą jest aktywne uczenie się, czyli. Czyli na samym początku, jak były robione kursy online, część uczelni w Stanach, które oferowało, że na przykład 10% ich wszystkich kursów to będą kursy online, będzie można je robić zdalnie, no to po prostu były wysyłane materiały, potem były wysyłane filmy na przykład. Ale problem z materiałami takimi czytanymi, czy problem po prostu z filmami jest taki, że jesteśmy bardzo szybko, bardzo szybko przestajemy słuchać, bardzo szybko wpadamy w taką. Nie jesteśmy aktywni, jeżeli o to chodzi. Więc, więc tak na dobrą sprawę, najbardziej. Mm, może nie najbardziej, ale optymalne rozwiązanie jest takie, żeby uczyć się aktywnie, czyli oprócz tego, że macie jakieś elementy, w których odtwarzacie, czyli oglądacie film, czytacie tekst, to żeby też robić coś robić coś no tak, w taki praktyczny sposób, czyli pisać kod. Hmm. To jest też ciekawe badanie, które wskazywało na to, że studenci zapamiętywali nawet 20-25% więcej, jak nawet mieli po prostu przepisać, przepisać dane zadanie z jednego okienka do drugiego. Więc sam fakt tego, że zaczynamy coś fizycznie robić w trakcie tego kursu, też jest istotny ze względu na uczenie. Piąty punkt bardzo istotny, czyli kontakt i współpraca między uczniami. To jest coś, co my też na to kładziemy nacisk. Mamy nasz wewnętrzny czat, na którym, na którym uczniowie ze sobą rozmawiają i mogą dzielić się doświadczeniami, jeżeli chodzi o konkretne moduły, jeżeli chodzi o konkretne zadania. To jest istotne ze względu na to, że jeżeli macie taką możliwość online, no to, no to jakby, jeżeli ktoś się uczy troszeczkę szybciej, to co, to, co na samym początku powiedziałem, to jest w stanie uczyć innych. Jak uczy innych, to szybciej zapamiętuje. To jest takie koło zamknięte, trochę jeżeli, jeżeli o to. Koło zamknięte. To jest taki proces, który, który, który jest samonapędzający się, więc ta, ten kontakt i współpraca między uczniami przyspiesza naukę i przyspiesza przyswajanie materiału. No, to zmniejszanie opcji oszukiwania w ramach kursów online jest też istotnym, 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 istotną częścią. W naszym przypadku, w przypadku Bootcampów no to nie ma zastosowania, dlatego że dlatego, że żeby zakończyć każdy moduł, żeby, żeby mieć zadanie zaliczone, to musicie je faktycznie zrobić i mentor musi je sprawdzić i musicie jeszcze do tego porozmawiać raz w tygodniu z mentorem na temat tego zadania, więc Byłoby bardzo ciężko w jakiś sposób to, bardzo ciężko w jakiś sposób obejść. To jest raz, a z drugiej strony większość osób, które się decyduje na, na bootcamp, na przebranżowienie się, raczej nie chce oszukiwać, tylko chciałoby się, chciałaby się tego faktycznie nauczyć, co jest w ramach tego bootcampu. I ostatnie, czyli nauczyciel najlepiej one-on-one, on one, to jest właśnie ten element, który wspominałem w ramach tego badania Benjamina Bluma. Czyli że z nauczycielem bezpośrednio one-on-one on one uczymy się najszybciej, najwięcej wyciągamy, najwięcej zapamiętujemy. Oczywiście to jest trudne pod wieloma względami, dlatego że ze względów technicznych nauczycieli jest mniej niż uczniów, ale da się, da się to zastosować tak, jak to jest zastosowane w naszych bootcampach, czyli po prostu rozmowy na Skype'ie, po prostu bezpośrednie odpowiedzi, szybki feedback od, od mentorów, którzy robią kod review, dostajecie od razu odpowiedź w ten sposób. Nie macie czegoś takiego, że jak docieracie do kryzysu, kryzysu w nauce jakiejś technologii i macie z tym problem, odbijacie się od muru, pewnie byliście w takiej sytuacji, prawie każdy był, no to nie zapętlacie się w tym samym miejscu, tylko dostajecie bardzo szybko pomoc bezpośrednio od nauczyciela. To jest duży plus, duży plus kursów online, bo no bo jak jeden, jeden z Większych portali z kursami online ostatnio, ostatnio opublikował swoje badania, że średnia czas średni czas odpowiedzi kogoś z społeczności na, na problem to jest 22 minuty, więc w offline to w ogóle to nie ma nie ma szans, żeby dojść do, do takich liczb. Okej, okay, dobra. Dalej nie pojawiają się pytania. Jakby, jakbyście mieli jakieś, to ja zachęcam jak najbardziej do, do zadawania. Następny punkt, czyli efektywna nauka online. Jak, jak uczyć się tak, żeby to było efektywnie, a przy okazji jakby uczyć się, uczyć się online. W poprzednim tygodniu mówiliśmy o efektywnej nauce. Ja Was serdecznie zachęcam do zobaczenia tego webinaru. On jest na, na YouTubie do obejrzenia, ale tutaj powiem. Parę słów, parę słów na temat tej efektywnej nauki, no i potem, potem pokażę wam trzy takie techniki, które są najbardziej popularne, jeżeli chodzi o uczenie się. I to już można to zastosować niezależnie od tego, czy uczycie się online czy offline. Więc po pierwsze, zadajemy sobie pytanie, po co, po co to robię? Po co w ogóle decyduje się na kurs, czy zdecyduje się na, na, jakąś, na jakąś formę nauki szkolenia, Bootcamp, chociażby, bo w momencie, w którym zdajemy sobie sprawę dlaczego to robimy, mamy tą motywację, która czasami, czasami po prostu jak ze wszystkim tak na dobrą sprawę, czasami po prostu ciężko jest ją utrzymać przez przez dłuższy czas po prostu, więc jak sobie zapiszemy z tą motywację, jakoś nie chcę brzmieć tutaj jak, jak coach motywacyjny, ale jeżeli zapiszecie sobie tą motywację, to to jest szansa, że będziecie w pewnym momencie musieli do niej i wrócić i po prostu odświeżyć sobie, dlaczego to robicie, bo to was będzie pchało dalej. Następne to opracować sobie plan nauki, i tutaj macie ułatwioną sytuację w momencie, w którym decydujecie się na decydujecie się na na przykład właśnie jakiś kurs, który został, został już w całości rozpisany na ileś miesięcy, albo właśnie bootcamp, który jest przewidziany na, na ileś modułów, bo macie z góry podane nawet, możecie zobaczyć na naszych informatorach, macie z góry podane tydzień po tygodniu, co będziecie robić, A więc ten plan nauki też pomaga w takich trochę podstawowych rzeczach, jak motywacja, o której wspomniałem wcześniej, bo widzicie, gdzie jest ta linia mety, żeby do niej dotrzeć. Chociaż, o czym za każdym razem co tydzień mówię, w programowaniu nie ma linii mety, musicie się uczyć cały czas. Widzę, że, e, widzę, że pojawiło się pierwsze pytania, więc ja szybko na nie odpowiem. E, czy na kursie są lekcje całej grupy live? Taki webinar jak ten albo Skype rozmowa? Nie. E, I właśnie, właśnie dlatego, że e, tak jak... E, nie zdecydowaliśmy się na, na wirtualne klasy, dlatego że uznaliśmy, że dużo lepsze, dużo lepszym rozwiązaniem jest nauka one-on one z mentorem. Są, mamy, mamy oczywiście możliwość rozmawiania na czacie, z, tak jak wspominałem, z, z innymi kursantami, którzy są na tym samym, na tym samym bootcampie. I bardzo często, te, bardzo często te czaty tych grup są bardzo aktywne, więc tam, tam cały czas się jakaś dyskusja toczy, ale jednak uważamy, że podchodzimy indywidualnie do każdej osoby uczącej się i uważamy, że mentor powinien mieć, Czyli nauczyciel powinien mieć bezpośrednio z Wami kontakt one-on-one, on one, dlatego że wtedy, jak widzieliście w tych badaniach, które przywołałem wcześniej, wtedy macie najlepszy wynik, jeżeli chodzi o naukę, no najwięcej zapamiętujecie. Dlatego, dlatego póki co nie mamy, nie mamy wirtualnych klas, moim naszym zdaniem to rozwiązanie z mentorem przynosi po prostu lepsze efekty i są na to, są na to badania. Okej, okay, lecimy dalej. Następne jest bardzo oczywiste i brzmi jak rada od babci albo cioci, czyli wysypiaj się i ćwicz, ale spokojnie mam, mam, za, tym, mam za tym podstawy, podstawy naukowe sen po pierwsze pozwala na przenoszenie, e, przenoszenie tego, co macie w pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. E, ćwiczenia dają dopaminę i serotoninę, która usprawnia nasze procesy myślowe i dzięki temu, e, dzięki temu po prostu więcej zap zapamiętujemy. Następne zadbaj o otoczenie i to jest e, m, bardzo istotne, dlatego że m, w nauce online zazwyczaj macie dowolność miejsca i czasu, jeżeli chodzi o, m, jeżeli chodzi o naukę, e, a przynajmniej to jest jeden z jej większych plusów. Więc, więc jeżeli jeżeli zaczynacie, zaczynacie się uczyć, to istotne jest to, żeby na przykład robić to w odpowiednim miejscu. Bo jasne, część opanuje, część z was pewnie nie ma problemu z uczeniem się w łóżku na przykład, ale część ma coś takiego, że musi mieć musi mieć tą, żeby w ogóle cokolwiek zapamiętać, musi mieć ten zwyczaj takiego siadania przy, przy biurku, które jest czyste. No ja tak mam, że jak siadam do czegoś, to muszę mieć. Wszystko najpierw posprzątane dookoła, więc zadbanie o otoczenie też usprawnia ten sposób, sposób nauki. No i w przypadku online sytuacja jest trochę taka, że nie robicie, w przypadku offline akurat ktoś za was to, to robi, czyli przychodzicie na wykłady, pojawiacie się w danym miejscu, to miejsce jest, kojarzy wam się z nauką, a w przypadku online musicie pamiętać o tym, że sami musicie zadbać o swoje otoczenie. Następnym punktem jest system nagród i to jest dość istotne, bo niezależnie od tego, Jaką, jaki, jaką technikę nauki wprowadzimy, czyli jaką, jaki sposób spróbujemy zrobić taki, żeby jak najszybciej się uczyć, to wszystkie w jakimś stopniu opierają się na systemie nagród. I tutaj fajnie to się łączy z tym, z tym, co mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o modułowość kursów. Czyli jeżeli każdy moduł kończymy i damy sobie nagrodę na sam koniec, to może być dowolna rzecz, bo to. Każdy, każdy wie, jaka nagroda go najbardziej najbardziej motywuje, to może być coś naprawdę naprawdę małego w stylu kawałka czekolady albo cokolwiek. To powoduje, że znowu serotonina dopań mina, więc mamy większą motywację do tego, żeby uczyć się dalej. Dzięki temu właśnie, że są te moduły, no to po każdym module dużo łatwiej dać sobie nagrodę za to, że udało się go skończyć. No i na samym końcu, jeżeli chodzi o balans pomiędzy myśleniem skupionym i myśleniem rozproszonym, to jest Taki, to jest takie no, bezpośrednie tłumaczenie z angielskiego, ale chodzi o to, że znacie to pewnie, siadacie do czegoś, uczycie się, skupiacie się na tym, nawet jeżeli siedzicie przed, przed komputerem online, skupiacie się na tym, co, co, co robicie, ale tak naprawdę potrzebujecie też tego czasu, w którym nie jesteście na tym skupieni, ale nadal. Tak jakby jest to z tyłu głowy. Czyli co pewien czas warto wstać od komputera, nawet jak uczycie się online, wstać od komputera, pójść na spacer. No teraz akurat spacery znowu są możliwe, więc, więc pójść na spacer i pozwolić na to, żeby trochę tak, że tak powiem, głowa odpoczęła, bo wtedy też są badania na to, że, że potrzebujemy zdecydowanie tego myślenia rozproszonego, żeby zacząć się uczyć. Anna pyta, jak ustala się godziny z mentorem i ile czasu jest na to poświęcone tygodniowo, czy może jest jakaś ogólna liczba godzin do dyspozycji? Jest jedno spotkanie z mentorem tygodniowo. Teraz się zastanawiam, ale chyba na wszystkich, tak, na wszystkich naszych bootcampach jest jedno spotkanie z mentorem tygodniowo. I jak chcesz zobaczyć, jak to się ustala, to dwa webinary temu mówiliśmy o tym, jak wygląda webinar od strony, pu, jak wygląda bootcamp, oczywiście, od strony kursanta. I tam ustalasz sobie spotkanie z mentorem, no tak jak ci pasuje, tak jak tobie i mentorowi pasuje raz w tygodniu z kalendarza po prostu wybierasz ja zresztą o właśnie następną następna rzecz którą pokażę to pewnie będzie trochę nawiązywała do tego więc może odpowie też na twoje pytanie to jest taki przykładowy tydzień z, z życia naszego, no, z funkcjonowania, z uczenia się naszego bootcampowicza. I to jest przy okazji też technika pierwsza, czyli rozproszona praktyka. Technika, która dotyczy efektywnej nauki, nauki online. I jak to zrobić? I o co chodzi z tą techniką? Więc są badania, chyba pierwsze z nich to 1978 rok, ale takie nowsze to 2000. 2006 rok przeprowadzany na chirurgach w Niemczech, które pokazuje, że dużo szybciej się uczymy i dużo lepiej zapamiętujemy, jeżeli uczymy się nie na zasadzie skomasowanej nauki w jeden dzień, na przykład 10 godzin cały czas, tylko rozkładamy to na dłuższe okresy. Więc my tak za każdym razem jak rozmawiamy o tym, jak wygląda bootcamp, bootcamp od strony kursanta, to namawiamy do tego, żeby jednak te 15 do 20 godzin, które Standardowo, standardowo przeznaczamy, przeznaczamy na naukę, żeby rozłożyć je na te 6-7 dni. I wtedy, jak macie po 3 godziny dziennie rozłożone, no to wszystkie badania wskazują na to, że zapamiętujecie dużo szybciej i lepiej. Dobra. Teraz następna technika. Druga technika, która jest, nawiązuje trochę do tego, że mówiłem, mówiłem o tym, Mówiłem o tym, że istotne jest według tych, według tych siedmiu punktów. Jednym z nich jest kontakt i współpraca między uczniami, ale też ciekawe jest to, że jest taka technika, nazywa się techniką Fejmana. To jest technika, która mówi o tym, że warto zostać nauczycielem. Czyli, jeżeli opanujesz, nawet jeżeli op opanowujesz jakiś materiał dopiero co, to jak nauczysz swoje drugą osobę, która nawet będzie na podobnym poziomie, Według badań z 1994 roku pozwala na jakieś 32% wzrostu efektywności względem na, względem powtarzania, czyli jeżeli byś byś ten sam materiał powtarzał lub powtarzała. No i tutaj, tutaj technika Feymana jest dość prosta. To jest noblista fizyk. To był noblista fizyk i bohater tej rewelacyjnej książki, którą polecam. Po pierwsze, wytłumacz temat komuś, kto go kompletnie nie zna. To nie musi być człowiek. To może być żółta. Widać? Widać. To, to może być żółta kaczka i to też będzie działało. Ale ważne, żebyście tłumaczyli na głos, bo też są badania, które które sugerują, że, że jak się tłumaczy na głos, to, to działa dużo lepiej. Sprawdzasz w trakcie tego tłumaczenia, gdzie masz braki, jeżeli chodzi o podstawową wiedzę, uzupełniasz braki i potem wracasz znowu do tłumaczenia. Dlatego na przykład czat na bootcampach działa tak świetnie, bo jeżeli jakiś kursant ma problem z danym tematem, to oprócz tego, że oczywiście ma wsparcie mentora, no to też inni kursanci, jeżeli mu wytłumaczą ten temat, bo rozumieją go na przykład lepiej, to oni też lepiej ten materiał zapamiętują. Ok, patrzę, czy. Nie pojawiają się żadne pytania, to przechodzimy do techniki trzeciej. Technika trzecia na dzisiaj, którą chciałem omówić, to technika Pomodoro, czyli decydujemy, jakie zadanie ma zostać wykonane, ustawiamy czasomierz na 25 minut. To jest w ogóle technika, która została opracowana przez Francesco Cirillo w latach 80. XX wieku. Ustawiamy na 25 minut czasomierz, pracujemy nad tym zadaniem, a gdy zadzwoni zegar, kończymy pracę. I robimy sobie przerwę i po czterech takich cyklach, po czterech takich cyklach robimy dłuższą przerwę. Cały tutaj, cała magia dookoła tej techniki polega na tym, że, że mamy zaplanowany dokładny czas, nad którym pracujemy, i na którym się skupiamy, czyli ta, to myślenie takie no ta, to myślenie skupione, i potem mamy ten czas, w którym robimy sobie przerwę, albo możemy sobie dać na przykład jakąś nagrodę, która, która nas zmotywuje do tego, żeby, żeby uczyć się dalej. Okej, okay. jeszcze, jeszcze tylko chciałem pokazać taką, taką piramidę, która sugeruje, ile zapamiętujemy w zależności od tego, jak, jaka, jaka jest ta forma nauki, którą, której używamy. Czyli, no to są oczywiście mniej więcej liczby. 5% zapamiętujemy z wykładu, a z czytania 10%, no ale najwięcej zapamiętujemy z działania i uczenia innych. I to jest to, to o czym mówiłem, w, jak, jak wspominałem o. Szkoleniach online, że istotne jest to, żeby właśnie mieć tą współpracę z innymi uczniami, bo to jest duży procent z tego, ile możemy w sensie tutaj akurat możemy dużo samych siebie nauczyć, tłumacząc innym, ale też samo działanie, czyli praktyczne wykorzystywanie czy praktyczne rozwiązywanie problemów w trakcie nauki online, to jest, to jest, też, to jest też bardzo istotne. Okej, okay, patrzę na czas 38 minut. To już bardzo szybko, bardzo szybko to minęło. Mamy jeszcze, jeszcze jeden slajd, a potem oczywiście mam dla Was kod rabatowy i będę czekał na Wasze pytania. Więc, więc tak, jakie są zalety nauki online? I to, jest, to są zalety, które często też są wymieniane przez naszych kursantów. Po pierwsze, uczysz się gdzie i kiedy chcesz. To jest o tyle fajne w takim rozwiązaniu, właśnie. W którym zostały pomyślane nasze bootcampy, że, że zawsze masz dostęp do czatu, zawsze możesz, możesz się umówić na spotkanie ze swoim, ze swoim mentorem, ale tak naprawdę miejsce, w którym fizycznie jesteś, nie ma takiego znaczenia. Więc po prostu uczysz się, jeżeli pasuje ci, uczyć się w nocy, to uczysz się w nocy, jak pasuje ci, uczyć się w dzień, to uczysz się w dzień. Nie ma, nie ma, to, nie ma to większego znaczenia, a jak dowiodły badania, wpływa na to, ile. Zapamiętujemy, no bo każdy z nas woli inną, inną godzinę na naukę, a czasami nie ma po prostu wyboru dlatego, że pracuje, dlatego, że opiekuje się dzieckiem, dlatego, że ma jakieś określone obowiązki, które, które musi wykonywać, więc nie może dostosować, nie może do tych obowiązków dołożyć na przykład dojazdów na jakieś nauki. Dojazdów na e, naukę offline. E, no i następne: oczywiście nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o lokalizację, ale to nie tylko chodzi o to, o czym wspomniałem w pierwszym punkcie, e, ale też chodzi o to, że na przykład, jeżeli byście chcieli wziąć udział w naszym bootcampie, a mieszkacie w Anglii albo mieszkacie w, w Stanach, to Kompletnie to nie ma, nie ma żadnego, żadnego problemu, jeżeli chodzi o naukę online, no bo oczywiście nie macie żadnych ograniczeń. Następne, co jest istotne, my nie narzucamy jednego tempa dla wszystkich. Macie co tydzień moduł otwarty, ale ile godzin na ten moduł poświęcicie, to jest Wasza, wasza, wasza sprawa. Ważne żeby, ważne, żeby praktycznie rozwiązać te zadania, które są w ramach tego modułu. No i no i dzięki temu też to jest dokładnie to, co, to, co zostało, zostało przebadane już w tym 1984 roku, czyli to badanie, które wspominałem na samym początku. Powinniśmy mieć lepsze wyniki niż jeżeli mamy klasy, w których no, znacie to z praktyki. Na pewno braliście udział w czymś takim. Jesteście na zajęciach, słuchacie wykładu. Słuchacie lekcji, i nauczyciel w pewnym momencie pyta, czy wszystko zrozumiałe, i ta osoba w pierwszej ławce, co siedzi na samym początku, mówi tak, i nagle wszyscy muszą przejść dalej, pomimo że jedna osoba zrozumiała materiał. To tutaj tego oczywiście nie ma, i to przez to, przez to też ta nauka jest dużo sprawniejsza. Następny punkt, czyli szansa nauki one-on-one -on -one z nauczycielem. Dokładnie, dokładnie już omawiałem to, to dlaczego to jest, to jest spora zaleta. Nauka interaktywna, czyli, czyli taka, w której macie nie tylko tekst, nie tylko piszecie kod, ale też na przykład macie filmy. Chociaż same filmy też są trochę problemem, o czym, o czym wspomniałem, czyli samo oglądanie filmów jest bardzo odtwórcze, więc. No, dużo mniej z niego zapamiętujecie, niż jeżeli na przykład macie film, a obok niego macie zadanie, które rozwiązujecie, potem wysyłacie do, do mentora. Ten mentor do Was wraca z poprawkami. To wtedy wtedy tak naprawdę przez to też, że macie różne techniki i macie różne materiały w różnej formie, dużo szybciej i więcej zapamiętujecie. Następne natychmiastowa informacja zwrotna. Jak naj dostajecie dużo szybciej informacji, o zaliczonych testach, o um, zaliczonych zadaniach, albo o tym, co musicie jeszcze poprawić, niż jeżeli to by było w formie offline. No i na samym końcu mniej, stres, mniej stresu, przynajmniej ja tak mam. To akurat jest dość subiektywny punkt, ten ostatni, ale, um, ale jeżeli, jeżeli musicie się gdzieś przemieszczać, musicie um, być na tych zajęciach, musicie brać udział w egzaminach itd., tak dalej, no to jeżeli robicie to z domu, z waszej przestrzeni, to, to dużo, dużo mniej stresu na was, na was wpływa. Dobra. Adam pyta, przepraszam, mam pytanie: Czy, właśnie mieszkając za granicą, będę mógł uczestniczyć w programie z gwarancją pracy? Tak, to znaczy, my, program gwarancji pracy, on jest w sześciu miastach w Polsce, dlatego że te miasta znamy, wiemy, jaki, wiemy jaki tam jest rynek i tam możemy zagwarantować, że znajdziecie pracę. Nie mamy programu gwarancji pracy, który obejmuje, obejmuje jakieś miasta za granicą, więc niestety w tym przypadku jedyne, co moglibyśmy zaoferować, to znalezienie pracy w jednym z tych sześciu miast. Możesz zobaczyć na stronie programu Gwarancja Pracy, które to są miasta. Anna pyta, czy lekcje dostaje się sukcesywnie po przejściu jakiegoś poziomu i czy macie system do wykrywania oszustów na skróty? Nie. W takiego bezpośrednio systemu systemu do wykrywania oszustów to nie, nie mamy. Dlatego, że po pierwsze, naprawdę, 90% 9% bym powiedział naszych kursantów robi to nie dlatego, że chce mieć na końcu ten certyfikat, który i tak dostaną, ale po to, żeby, żeby być gotowym do tego, żeby rozpocząć pracę jako, jako junior, junior developer. Więc, więc tak naprawdę wszystkim tutaj zależy na tym, żeby oni się faktycznie tego nauczyli, a nie na tym, żeby po prostu przeszli ten kurs i dostali papier, bo wtedy pierwsza, lepsza rozmowa o pracę zweryfikuje to, czy potrafią to, co, to czego się nauczyli, czy. Czy nie. Dobra. Słuchajcie, piszcie pytania, jeżeli macie do mnie jakieś pytania. To jest wszystko, co ja na dzisiaj przygotowałem, ale teraz kod rabatowy dla Was. Słuchajcie, hashtag Oferta Pro. Tam jest 15% rabatu na bootcampy Web Developer, Java Developer, Python i tester automatyzujący. I promocja jest ważna jeszcze 2 dni do 30, 30 kwietnia lub do wyczerpania miejsc. Więc polecam się pospieszyć, jeżeli macie ochotę skorzystać z naszych bootcampów. To jest, to jest dość spory rabat. Zostawiam ten rabat na ekranie, żebyście, żebyście sobie go mieli, ten, ten kod dostępny. A zaglądam teraz też w komentarze, więc jeżeli macie jakieś, jakieś pytania, to piszcie. Patrzę, czy nie. Patrzę, czy. Ile miejsc jest dostępnych? Anna pyta. Można, można zobaczyć bezpośrednio na stronie. Tam jest na bieżąco ilość miejsc. Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, dlatego że to się zmienia, więc nie chcę rzucać jakiejś liczby, żeby potem się okazało, że jednak jest inaczej. Jak wejdziesz bezpośrednio na. Na naszą stronę na kodilla.com to tam, jeżeli wejdziesz w odpowiedni butkan, będzie informacja, ile jest miejsc na następną, następną edycję, ale są w tej chwili dostępne, dostępne dwie edycje. Możesz zapisać się na majową lub czerwcową. Patrzę, czy jakiegoś pytania wcześniej nie, nie pominąłem, które się pojawiały. Czasami jest tak, że, że Facebook z jakiegoś powodu ukrywa niektóre Wasze pytania, więc ja od razu po zakończeniu webinaru zostaję jeszcze chwilę i odpowiadam w komentarzach na te pytania. Okej. Okay. OK, na te pytania odpowiedziałem w trakcie. Widzę, że no dobra, słuchajcie. Żadnych pytań dzisiaj dodatkowych, na większość udało mi się odpowiedzieć w trakcie webinaru. I jeżeli jeszcze jakieś macie, to oczywiście możecie zostawić je w komentarzu pod spodem. O, widzę, że widzę, że, że, że mój kolega, który tutaj czuwa odpowiedział wam, odpowiedział wam jeżeli chodzi o ilość, ilość miejsc na odpowiednich bootcampach, więc macie od razu na, bieżący, na, bieżąco, na bieżąco odpowiedź. Pytania były, ja was zachęcam serdecznie do zapisania się na następne webinary, czyli kodila.com webinar. Tam znajdziecie, znajdziecie nasze następne webinary. Za tydzień mamy webinar o językach programowania, a za dwa tygodnie. Są dwa webinary, w których będzie o Pythonie praktycznie. Bardzo serdecznie zachęcam. Mnie na tych webinarach zastąpi Adrian, ale ja będę za kamerą po drugiej stronie, więc, więc też, też będę w nich brał udział. Adrian pokaże jak praktycznie zastosować Pythona, więc myślę, że to jest coś bardzo interesującego. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, które, których nie chcieliście tutaj, tutaj zadawać, możecie oczywiście napisać na bootcampmałpakodilla.com lub za dzwonić na ten numer, który widzicie lub po prostu wysłać do nas wiadomość na Facebooku, jak wam pasuje. Ja wam serdecznie dziękuję za obecność dzisiaj. Dzięki, dzięki że zadawaliście pytania i ja na nie z chęcią odpowiadałem i zapraszam na webinar za tydzień w następny czwartek. To tyle na dzisiaj. Miłego wieczoru wam życzę i do zobaczenia.